Dzień dobry wszystkim, witamy was w dniu dzisiejszym. Cześć. Cześć, powiedziałaś ładnie po polsku? Lamulcen. Wszystkiego? Wszystkiego najlepszego nowego roku. Szczęśliwego? Szczęśliwego nowego roku. Tak, dokładnie. Mieliście okazję posłuchać życzeń od Anny. Jest 1 stycznia, jak nagrywamy ten film i idziemy teraz właściwie na spacer. Nie wiem jeszcze gdzie. Zobaczymy, to jest taki spontaniczny vlog. Pomyślałem sobie, że wezmę kamerę i będę nagrywał. Czemu nie? Pewnie ten film pojawi się gdzieś dodatkowo w środku tygodnia. A czemu nie? Właściwie po to mam tą kamerę, żeby nagrywać i robić też takie spontaniczne filmy. A czy będzie ciekawie, to się okaże. Mam nadzieję, że tak, więc zapraszam was na dzisiejszy film. Odwrócę trochę kamerę i pofilmuję, jak wygląda okolica. Idziemy teraz za mną na stację metra Dimitry Leonida. Tak się nazywa ta stacja, z której zawsze wyruszamy w centrum miasta. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy piękną pogodę. Jest 13 stopni na plusie. Styczeń, 1 stycznia 2023. Trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, że mówimy po prostu już 23, że nowy rok się zaczął i że musimy egzystować po prostu w nowym roku. Także macie okazję widzieć, jak wygląda okolica, którą idziemy. Tutaj jest jakaś biblioteka, Libraria Amurgululi. Tak się nazywa, ponieważ tu jest ulica Amurgululi, którą idziemy. No i za chwilę wam jeszcze pokażę po drodze jakieś miejsca, których jeszcze nie filmowałem. I wiecie, co ona mnie tu upomina? To dlatego, bo ja powiedziałem, że tam była biblioteka, ok? Bo ze słowa od języka angielskiego, library, to jest biblioteka. I mi się to gdzieś to po prostu skojarzyło. To była taka księgarnia jakby, tam gdzie można kupić jakieś książki, notebooki, jakieś zeszyty, artykuły takie papiernicze. No i dlatego się to tak nazywało, ale to nie jest biblioteka, gdzie możecie iść i wypożyczyć sobie książkę. No ja po prostu czasami mam takie skojarzenia z pewnymi słowami, bo mi się skojarzyło z tym słowem w języku angielskim. Co my tu mamy jeszcze? Zobaczcie, jak jest zabetonowane to miasto. Po Peszti Lordeni, gdzie jesteśmy. Parkingi, ale przynajmniej dobrze, że ludzie mają gdzie zostawiać też samochody, a nie porzucają je na ulicy. Chociaż na przykład tutaj, proszę, znak zakaz postoju i sobie stoją na legalu. Może być, może tak być. Jak widać, wszystko jest możliwe w Rumunii. Co mamy po lewej stronie? Aptekę. Apteka. No i ona mówi jakaś nazwa, ma tej apteki. I o, i do sprzedania. Pewnie mieszkanie jakieś do sprzedania. Ciekawe, jakie ceny są. W ogóle to pytaliście się mnie też, żebym zrobił film o cenach nieruchomości, domów, mieszkań w Rumunii. Myślę, że w tym roku powstanie taki film, ale pewnie jak go będę robił, to co? Będę przeglądał jakieś ogłoszenia i gdzieś je komentował może, bo w jaki sposób miałbym taki film zrobić. Jeżeli macie jakiś pomysł na film z nieruchomościami, bo nie będę jeździł i filmował gdzieś nieruchomości i oglądał, jak nie jestem na kupnie, tak? No, jeżeli macie jakiś pomysł, żebym zrobił tego typu film, to możecie powiedzieć śmiało, a jeszcze wam pokażę, zobaczcie, ktoś tu sobie zostawił buciki. No, proszę, dziecko jakieś zostawiło buciki i takie rzeczy można spotkać na ulicy. Jaja, nie? Tutaj jeszcze rzuciło nam się w oczy i muszę wam to pokazać, jest lodziarnia, tylko że napisali na drzwiach, jest piękna karteczka, jest napisane Amin Kis Nevedem La Primavera, czyli jesteśmy zamknięci, widzimy się wiosną. No po prostu taki sezonowy biznes, a my idziemy dalej. I proszę, ten samochód, co tutaj jest zaparkowany, ma zielone tablice elektryczne, to znaczy, że jest elektryczny. I ostatnio pojawił się film o elektrycznych samochodach, w którym się wypowiadałem na ich temat, dlatego jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie was zachęcam. Jeszcze spacerując chciałem pokazać dalej tą okolicę. Takie bloki po jednej, po drugiej stronie i tak właśnie z Anną rozmawiamy, jak to wszystko wygląda. Anna mi tam zwraca uwagę pyjne kalde, czyli ciepły chleb, tak, ciepły chleb, jakaś piekarnia tam chyba jest, nie wiem, nigdy tutaj nie byłem, zresztą my chleba na co dzień nie jemy, robiłem filmy jakieś, live'y o zdrowiu, to mówiłem wielokrotnie,
że chleb tylko od przypadku. Może sobie pozwolimy raz na półtora miesiąca zrobić chleb w domu. Sam robię chleb, bo jestem do tego przyzwyczajony. Zrobiłem tych chlebów wiele w moim życiu i po prostu lubię zrobić zamiast kupić, więc nie kupuję chleba. Nie wiem, jak smakuje nawet już kupny chleb. Nie mam pojęcia. I jeszcze tak właśnie zacząłem mówić, bo Anna mi tu wtrąciła się na chwilkę, że my tak dyskutujemy, że ktoś tutaj sobie ze znajomych kupił mieszkanie, spłaca na kredyt i tak dalej. Ale my sobie nie wyobrażamy tego. Nie wyobrażamy sobie po pierwsze, żeby tu zostać nie wiadomo ile. W sensie mamy tą umowę na rok, jeśli chodzi o to mieszkanie, na wynajem. I prawdopodobnie chyba nawet tego roku tutaj nie doczekamy. Tak mi się wydaje. Chciałbym, żeby tak było. Oboje tak chcemy. I to jest nasze wspólne zdanie. Anna myśli w ten sam sposób. Jeszcze nawet wczoraj mi mówiła, że no, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tutaj byli do końca października. Że trzeba będzie jakoś się stąd uwolnić. Okej. Rozumiem, że nasza sytuacja jest taka, a nie inna, ponieważ Anna jest w ciąży, będzie... mieli dziecko, tak, w maju się urodzi. Do maja na pewno będziemy musieli tutaj zostać i pewnie jeszcze zobaczymy, no, we wakacje. Może uda się w wakacje po prostu gdzieś przeprowadzić też, ale trzeba dążyć do tego, żeby to było gdzieś na zewnątrz Bukaresztu, na zewnątrz tego Ilfow. To nie ma znaczenia, czy to jest Ilfow, czy to jest po prostu Bukareszt, to jest wszystko jedno i to samo. Tak, i tak nasze życie się toczy w tym mieście, w stolicy, dlatego też no, chcemy to jakoś zmienić. Jak to wszystko będzie, jakie zmiany nastąpią, no to o wszystkim będę was informować, jak już po prostu coś się wydarzy konkretnego. Jubku, I want to ask you something. Gdzie jest moje okulary? Okulary twoje? Gdzie? Ale ty dobrze widzisz. Look, słońce, look. A słońce, słońce, słoneczne okulary, tak? Tak, gdzie? Muszę kupić. Musisz kupić? Musisz kupić. Ale ty jesteś pocieszna, powiem ci, jak gadasz po polsku. Naprawdę. Idziemy kupić. Idziemy kupić okulary. First day of the year. Nowy rok, tak? Ale wszystko zamknięte jest dzisiaj, bo jest nowy rok. Sklepy zamknięte. I don't care. Nie obchodzi cię to? I don't see good. Co ci ten kaptur na głowie? I don't see good. No, I don't see good. Nie widzisz dobrze, ale widzisz mnie, to najważniejsze. Okej, idziemy. Trochę się pośmialiśmy za mną z jej okularów, których nie ma i chciała sobie kupić, ale dobrze, jeszcze chciałem obrócić kamerę, w ogóle tak trochę pofilmuję. Nieraz mi pisaliście, że chcecie zobaczyć nie tylko mnie, a też to, co jest przede mną, dlatego będę sobie tutaj gadał, opowiadał do was i filmował. Tam za chwilę przejdziemy i będziemy już przy metro, także będziemy szli na stację i na pociąg. Ale jeszcze chciałem wam powiedzieć o tych mieszkaniach tutaj, o tych blokach. I tak jak tutaj rozmawiamy z Anną, to właśnie doszliśmy do wniosku, że nawet, słuchajcie, jakbyśmy chcieli kupić gdzieś mieszkanie, czy w Bukareszcie, no okej, weźmy pod uwagę ten Bukareszt już, to w nowym budownictwie, to nowe budownictwo to jest po prostu tak zwany shit, takie gówno. Po prostu z tego względu, że te bloki mają bardzo cienkie ściany, nawet u nas słychać tych sąsiadów zawsze, słychać wszystko. Sąsiad beknie, sąsiad piernie, wszystko słuchajcie, słychać. I płacić takie pieniądze duże, bo wszystkie nieruchomości podrożały, płacić za takie byle co i jeszcze siedzieć w miejscu, w którym nie chcemy być, to już w ogóle mija się z jakimkolwiek celem. No i dlatego też jesteśmy zmotywowani do tego, żeby wyprowadzić się, tak, wyprowadzić się z Bukaresztu. Czas pokaże, gdzie to będzie, jak będzie też z pracą, bo to jest przede wszystkim słowo klucz w tym wszystkim, żeby się odnaleźć. Anna będzie miała wolne 2 lata, bo no bo tak jej się należy, tak jej będzie przysługiwać, więc dla niej będzie to jakiś po prostu, nie będzie dla niej to żaden problem, żeby zmienić otoczenie, zmienić po prostu miejsce.
i wszystko się będzie musiało zadziać ze mną, gdzie ja się będę mógł odnaleźć, jaką pracę znaleźć i tak dalej. Ale tak jak mówię, wszystko jak się zdarzy, wszystko jak będzie miało swoje miejsce, no to będę dzielił się tym na YouTubie, nie będę tego wcześniej mówił i, że tak powiem, zapeszał, tak. Ja lubię powiedzieć, jak już coś jest konkretnego, a nie tak, wiecie co, chodzić i obiecywać. Także tak to jest, doszliśmy do głównej ulicy. Tutaj już jest taka główna, ruchliwa ulica. Po prawej stronie jeszcze te widać osiedla i tam przed nami stacja metra, do której za chwilę dojdziemy. Miejscowa kwiaciarnia, którą właśnie mijamy i za chwilę będziemy wchodzili do tej stacji metra, także odezwę się do was, jak już dojedziemy gdzieś na miejsce. Zobaczymy, gdzie wysiądziemy, na której stacji. O wszystkim wam powiem, a my tymczasem wchodzimy. I wysiedliśmy z metra właśnie przy stacji Piazza Romana. Idziemy teraz spacerkiem, a gdzie dojdziemy, to za chwilę zobaczycie. Tam właśnie była stacja metra, a my idziemy tędy. No dobra, powiem, idziemy do takiego kościoła. Anna, to jest kościół katolicki czy ortodoksyjny? Ortodoksyjny. Ortodoksyjny, dobrze, ortodoksyjny. Idziemy tam i zobaczycie też, jak będzie wyglądało to miejsce. A tymczasem okolica, której nie miałem jeszcze okazji nigdy filmować. Oczywiście Mek Pasza otwarta. Nowy rok musi być, trzeba ludzi dokarmić jak świnie. A, ale dobra, nie chcę się denerwować. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tą ulicę główną. Jak się nazywa ten bulewadur? Wiesz może? Bulewardur Magiero. Bulewardur Magiero, tak? A, tam było napisane. Bulewardur Magiero. I idziemy tym bulewardem i skręcamy z tej głównej ulicy. Tu po lewej stronie ten budynek. Tam jest napisane Kerturest. I to jest taka sieć takich sklepów. Coś takiego jak u nas Empik w Polsce. Także to tak w ramach takiej ciekawostki. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Jaki ten blok jest normalnie obskurny. Jak to tutaj wygląda tak. Jeszcze zatrzymały się po prostu te budynki w latach gdzieś 80-tych, 70-tych. Taka komuna, taki komunizm tu jest cały czas. No bo jak to można nazwać? Po prostu tak to wygląda. Nic się nie zmieniło. Ktoś mi kiedyś pisał komentarze, że jak to jest, że nie widać w ogóle żadnych inwestycji w mieście Bukareszt. Ale zobaczcie to, to jest coś pięknego. Coś pięknego, jakie kable, jaka to jest sztuka normalnie, to jest sztuka, no bo jak to nazwać normalnie, to jest sztuka artystyczna, takie kable, no coś pięknego te kable tutaj, wiszące, naprawdę, takich miejsc jest więcej, takich perełek, jeśli chodzi o Bukareszt, no ale gdzieś tam nie przechodziłem w tych miejscach za specjalnie, chociaż może gdzieś tam przy Piazza Rachowa, jak mieszkaliśmy, to było to też trochę widać. Tutaj już niby taki budynek trochę nowszy, albo odnowiony, jak kto woli, ale kable też muszą wisieć, też wiszą w ten sposób. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą dzielnicę. Nie wiem, może później uda nam się jeszcze podejść w jedno miejsce ciekawe, które kiedyś filmowałem i może będzie okazja, żeby je pokazać ponownie w dzisiejszym filmie, ponieważ byliśmy tam naprawdę dawno temu. I to jest taka okolica, w której jest dużo różnych ciekawych graffiti. Chcemy właśnie przejść, trochę pofilmujemy w drodze do tego kościoła i może później, jak już wyjdziemy, ponieważ nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu też wszystkie te graffiti były, ale tak jak widzicie, jest kolorowo, jest ładnie. Po prawej stronie to jest klinika, klinika taka ginekologiczna, także takie miejsce też jest również tutaj. No i jeszcze trochę przejdę, żeby wam pokazać jakieś takie wzorki. Cholera wie, co to jest na tym graffiti. To ani jakoś nie robi na mnie akurat specjalnego może wrażenia. Proszę, tutaj ktoś zrobił graffiti komuś na bramie, żeby się wkomponować. O, ale to już na przykład wygląda fajnie. Zobaczcie. Zobaczcie na to graffiti. Bo ja wszedłem Ani w kadr i ona robi tutaj zdjęcia, ale obrócę się i trochę z ulicy przefilmuję, żebyście mieli okazję zobaczyć. Muszę uważać, bo jedzie auto. To graffiti naprawdę jest fajne. Fajnie ktoś to namalował. Jakieś takie domy, jakieś takie miasto. Różne jakieś takie rzeczy. O, także to mi się na pewno podoba. O.
Anna mówi tak, że tutaj gdzieś poniszczyli trochę, także takie jeszcze mamy graffiti z tej strony. Będziemy w tej chwili przechodzić koło takiego kościoła, który jest katolicki i kiedyś gdzieś tam w jakichś urywkach filmu też go miałem okazję pokazać, ale to było naprawdę bardzo dawno temu. I z tego co pamiętam, to w nim odbywały się msze, które były w języku albo angielskim, albo właśnie francuskim, jeżeli dobrze pamiętam. Także tak się prezentuje ten kościół, który jest właśnie przede mną. Kościół zamknięty, jak widać. No i ma w kształcie krzyża klamkę, także tak to jest. Co, przejdziemy tędy boczkiem, idziemy dalej. I słyszałem tam panią, która była koło tego kościoła, pięknym akcentem angielskim mówiła. Także nie wiem, czy ona przyszła tutaj i liczyła na to, że będzie właśnie jakaś msza noworoczna w języku angielskim. Akurat nie ma. Kościół jest zamknięty, jak się to mówi, na cztery spusty. I niestety nic tutaj dzisiaj nie zastaniemy, żeby pokazać chociaż jakieś urywki w środku. Nie ma takiej opcji. Tutaj przejdziemy jeszcze przez jakiś chyba park. Te kamieniczki, które widać, te akurat zrobią tutaj już takie fajne wrażenie. Nie chodzi o to, że one wyglądają, popatrzcie, bo tam i tamten blok u góry, ten duży blok, to wygląda faktycznie taki obskurny, wiecie o co chodzi, pachnie tak zwaną komuną, ale już na przykład ta kamieniczka, która jest obok, ma swój taki po prostu charakter, wygląda zabytkowo i to mi się podoba, ale tak jak właśnie ktoś powiedział, że nie są inwestowane żadne pieniądze, jeśli chodzi o Bukareszt. Nic się nie inwestuje, nie widać tych inwestycji żadnych, żeby cokolwiek odnawiali. Gdzieś tam jakaś elewacja pojedyncza na Rachowej, jak mieszkaliśmy, to była po prostu odnawiana, ale tak to nic specjalnego się nie dzieje, jeśli chodzi o to miasto, w którym jeszcze póki co mieszkamy. Przechodzimy przez ulicę na zielonym pięknie świetle. Zobaczcie, jaki budynek tu budują. Wygląda to tak dziwnie, bym powiedział, trochę nawet brzydko, ale to mi przypomina to, jakby miał powstać jakiś parking. Prawdopodobnie tu może być jakiś parking w środku miasta, także tak mi się wydaje. A wam jak? Zostawcie jakiś komentarz. Mijamy teraz taką prestiżową szkołę, nazywa się Szkoła Centrala, w której studiowały no jakieś osoby, które były wybitne, jeśli chodzi o Rumunię. Tam u góry są napisane ich nazwiska, tych osób, które skończyły właśnie tą szkołę i były po prostu znane w Rumunii. Jak na przykład Klara Bomna, Larmech, Sylwa. Carmen, a bo to, te litery są tak napisane, ja na początku pytałem się, czy to jest po rumuńsku, czy to jest po rumuńsku, bo słuchajcie, nie wiedziałem, czy to nie jakaś cyrylica po bułgarsku, czy coś takiego, ale nie, to są po rumuńsku litery. Anna tam gdzieś mi czytała też, co jest napisane, a po drugiej stronie ten parking, który budują i takie kamieniczki, które widać, i gdzieś tam z tyłu blokowisko. Przechodzimy teraz do takiego kościoła, ale to nie jest jeszcze ten nasz docelowy. Jak on się nazywa, bo ja nie umiem tego powiedzieć. Miserica i Kłany. No właśnie, tak się na... Skitul Darbari. No okej, dobrze. Mulcumesk, dzięki. Także tak się nazywa ten kościół. No i chwilę tutaj podejdziemy i coś pofilmuję. Przed tym kościołem taka... Zobaczcie, szopka, tak? Jak to nazwać? Chyba szopka, tak? I Trzej Królowie. Tutaj są Trzej Królowie. Tak mi się wydaje. Trzej Królowie, Jezus, Maria i Józef. Tak mi się wydaje, że to te postacie tam były. I tak jeszcze wygląda ten kościół z dołu do góry, z góry do dołu. Tak się prezentuje. Tutaj jest wejście, ale jest zamknięty. Zamknięty. Przejdę się podwórzem, żeby wam pokazać też dookoła, jak to wygląda. A wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładny kościół. Tutaj jakieś figurki święte i miejsce, w którym pali się świeczki. Jak zawsze w kościele ortodoksyjnym. Tutaj mamy świecę i wam pokażę. Jest napisane. Trochę podejdę i mamy tak, wi, tutaj wi to jest za osoby żyjące, a dormic to jest miejsce, w którym się pali świece za osoby zmarłe.
Jeszcze chcę wam pokazać z tyłu, jak to wygląda. Tutaj jest jakiś teren przynależny do tego kościoła. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo gdzieś to monasterium, do którego idziemy, ma być obok. Także nie wiem. Zobaczymy za chwilę. A tutaj naprawdę wygląda to oczywiście zadbanie. I co mogę powiedzieć? powodzi się tak, jeśli chodzi o kościół ortodoksyjny. Widać, że tu są po prostu pieniądze duże. Nie chcę tu mówić jakimiś podtekstami, gdzieś coś krytykować. Po prostu wygląda to na bogato. No, nie powiem, że wygląda biednie, to jak te budynki komunistyczne, które gdzieś tam pokazywałem wam i wiszące kable wokół nich. Tam to wyglądało biednie. To wygląda po prostu pięknie i wygląda bogato. I to są tylko i wyłącznie takie moje spostrzeżenia. O, i tam dźwig jakiś coś budują przede mną. Kolejna piękna kamieniczka po lewej stronie, to mi się podoba i obok niej już też widać taki nowoczesny budynek. Dlatego kiedyś robiłem też takie filmy, w których opowiadałem, że Bukareszt to jest takie miasto kontrastów, gdzie właśnie są dużo jest po prostu takich budynków, które albo są nowe, albo są stare jakieś kamieniczki, albo jeszcze gdzieś tam z tej epoki całego komunizmu, o którym gdzieś tam opowiadam. Także widzicie, oj proszę, tutaj jakaś ruina, dom taki po prawej stronie był. Także tak to wygląda i poniekąd gdzieś to daje taki też charakter temu miastu, tak. Mimo że, tak jak mówię, gdzieś nie ma tych inwestycji, nie widać tego, żeby coś tutaj się działo, żeby coś się zmieniało na lepsze, jeśli chodzi o Bukareszt. Bo taki jest fakt, trzeba o tym po prostu głośno powiedzieć, ale no, ma to gdzieś też, powiedzmy, swój taki urok szczególny po prostu wygląd. No i gdzieś w tym wszystkim, żeby już tak nie krytykować tego Bukaresztu, gdzie robię to, czy to w tym filmie, czy w innych, to przynajmniej można tym zachęcić kogoś, żeby ktoś przyjechał, zobaczył ten Bukareszt. Ja wiem, że nie jestem osobą, która robi to dobrze, żeby was zachęcać. Zawsze powtarzałem, że jak ktoś chce przyjechać do Bukaresztu, to jeden, dwa dni tak tutaj spędzić i jechać w góry, jechać nad morze. Przede wszystkim w góry w Rumunii to jest numer jeden, żeby się wybrać. A tutaj no to wiecie. Będę robił jeszcze może jakieś filmy. Chciałem zrobić z Muzeum Wiosek film. Myśleliśmy, że się do niego dzisiaj wybierzemy, ale jest zamknięte, bo sprawdzaliśmy. Jest Muzeum Wiosek, takie ze skansenami, z takimi domakami starymi. Chciałem zrobić. Ja wiem, że wy nie lubicie oglądać tych filmów z muzeum, ale ja chciałem to nagrać i może uda mi się to zrobić w tym już roku, tak? Żeby to pokazać jakoś tak ciekawie od tej strony, żebyście mogli zobaczyć, jak takie skanseny wyglądają i żeby was to gdzieś zaciekawiło, a nie tylko jakieś tam urywki z muzyką i tak dalej. Trochę pospacerować w tym skansenie, poopowiadać, trochę się może pośmiać z tego, jak to wyglądało gdzieś w przeszłości i może taki film będzie właściwie dla was interesujący. I wchodzimy, słuchajcie, do tego monastery, do którego mieliśmy docelowo przyjść. I naprawdę muszę przyznać, że jest pięknie tutaj. Piękny taki ogród. Jest trochę tłocznie, bym powiedział, bo tak wszystko tak trochę ściśnięte, ale naprawdę wygląda ślicznie. Ślicznie tutaj jest. Jeszcze choinki poubierane, świątecznie wszystko. Tutaj ten kościół. A to jest to, co było widać stamtąd prawdopodobnie, tak, z tamtego miejsca. Tak mi się wydaje. Także takie monastery. Chwilę tutaj pochodzimy, spędzimy trochę duchowo czas, no i jeszcze coś pofilmuję. Odwrócę teraz trochę kamerę, żebyście nie zobaczyli może chociaż chwilkę w tym vlogu. I byłem w środku tego monastery. Chwilę tam spędziliśmy, pomodliliśmy się i pokażę wam tutaj między innymi urywki, jak to wyglądało w środku. I chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, jak tutaj w kościele ortodoksyjnym nie używa się po prostu opłatka, tak jak jest u nas. Nie ma czegoś takiego, jest chleb taki, który macie okazję tutaj zobaczyć, sfilmowałem. Chleb był wystawiony w koszyku, no i tak się to po prostu tutaj spożywa, taki chleb. Musi być po prostu, no, chleb. Tak, widzicie, jak jest zresztą ten chleb pojony w kulturze, w tradycji, jeśli chodzi o Rumunów. Ja kiedyś muszę zrobić w ogóle film o chlebie, bo naprawdę
to jest temat, który jest warty powiedzenia i zrobienia całego odcinka, jeśli chodzi właśnie jaką on stanowi część kultury, jeśli mówimy o Rumunach. Jeszcze jaka piękna scena, też z jakąś taką szopką. Proszę bardzo, naprawdę wygląda to ślicznie w tym miejscu. Jeszcze się obrócę tak dookoła. Piękny ogród, ławeczki, tam ktoś sobie siedział, także naprawdę to miejsce robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie, jest śliczne, muszę powiedzieć, piękne te drzewa choinkowe, tak, jakieś jodły, świerki, także tak to, słuchajcie, wygląda. No i dobrze, że przyszliśmy w to miejsce i ja się cieszę, że wziąłem kamerę dzisiaj tak spontanicznie, bo nawet nie wiedziałem, nie planowałem w ogóle, co nagrywać, w ogóle obudziłem się dzisiaj tak i nawet bym powiedział, że bez jakiejś weny do nagrywania czegokolwiek, a tu czasami po prostu spontanicznie uda się coś pokazać, tak jak w dniu dzisiejszym. Także słuchajcie, wyszliśmy z tego monastery, no i zmierzamy pomału do domu. Jeszcze chwilę coś tu nagram w okolicy, ale generalnie już za wiele nie będę chyba pokazywał, a nie będę nakręcał, tak? Całej drogi powrotnej, bo mija się to z celem, więc pewnie gdzieś tutaj za chwilę będziecie widzieli też podsumowanie tego filmu. Ale dobrze, jeszcze tymczasem obrócę trochę kamerę i pofilmuję okolice, w której jesteśmy. I takie bloki, jak widzicie. Idziemy teraz na stację Piazza Universitate, także tam będziemy jechali metrem stamtąd. Dzisiaj wysiadaliśmy na Piazza Romana, to była inna stacja. Tym razem kierujemy się na Piazza Universitate, mamy po prostu bliżej i to jest właściwie jedna stacja od Piazza Uniri, od Starego Miasta, gdzie wszystko się dzieje. Jeszcze co tu mamy ciekawego, Five to Go. Akurat bardzo lubię, mimo że mi przerwało mi, słuchajcie, bo mi się skończyła bateria w kamerze, także was przepraszam, chciałem kontynuować odnośnie tej Five to Go, że bardzo lubię, ponieważ mają tam dobre ceny, także naprawdę dobrą kawę i za przyzwoite pieniądze możecie kupić i na pewno jest to lepszy wybór niż jakieś Starbucksy jedne czy jakieś inne takie po prostu inne kawiarnie, tak? To jest sieciówka, ok, ale jak coś można polecić, co jest nawet jakąś tam sieciówką, to czasami warto to może i zrobić. Także Five to Go wybierajcie, jak będziecie w Rumunii, bo mają dobrą kawę i po prostu w dobrych cenach. Ona mi tam pokazuje, jakiś był Mikołaj na wystawie sklepowej, także tak to jeszcze wygląda. No i zobaczymy jeszcze, którędy będziemy szli, przez które uliczki, czy jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć te graffiti, czy będziemy je jeszcze mijać. Będziemy mijali graffiti? Co? Będziemy mijali graffiti? No. Nie, a nie będziemy. Nie będziemy. Nie będziemy już mijać graffiti. Tak mi się wydawało, że może jeszcze gdzieś zahaczymy jakieś po drodze, ale okej, okay, nie będziemy szli już tam specjalnie. To, co udało nam się pokazać, to po prostu pokazaliśmy. I jeszcze tutaj chciałem wam pokazać kawałek tej uliczki, którą idziemy. Naprawdę w tym miejscu wygląda to ładnie. Ładnie, bo jak wchodziliśmy tam od tamtej strony Piazza Romana, to faktycznie te budynki były takie obskurne, pachniało jeszcze taką komuną, jak się to mówi. Te wiszące kable, które widzieliście i o których mówię ponownie, ale po prostu warto to wspomnieć, a tutaj wygląda to naprawdę uroczo, uroczo, jeśli chodzi o to miejsce, także idziemy dalej prosto, a na czy którędy? Prosto i... Prosto i w prawo? I w prawo, dobrze. Okej. Okay. I później w lewo i w drzewo, tak? Dobrze, idziemy. Także tak to, słuchajcie, wygląda, jeśli chodzi o Bukaresz. Naprawdę kontrast musi być. I to jest to, o czym właśnie mówię. Teraz weszliśmy w takie miejsce, gdzie są te kamienice już takie, o proszę, blok, komuna Ceausescu. I koło niego taki właściwie nowy budynek. Także kolejne kontrasty w mieście Bukaresz. No widzicie, wygląda to po prostu specyficznie. Także jak ktoś lubi tego typu architekturę, jak tak miasta wyglądają, no to będzie się tutaj naprawdę dobrze czuł. Czy mi się to podoba? A zostawmy to po prostu. Zostawmy to. Jest to po prostu coś szczególnego, co charakteryzuje to miasto. I tyle właściwie w temacie.
jeśli chodzi o tą kwestię. Nie chcę się już tu zagłębiać, jak wiecie. Robię wszystko, żeby się przeprowadzić z tego miasta, bo trochę mi tu nie leży, no ale to już wypowiadałem się na początku tego filmu. Mówiłem to w innych filmach i tak dalej. Ale okej, nie chcę też krytykować samego Bukaresztu tak po prostu z założenia, tak? Pokazuję wam, jak wygląda, pokazuję i opowiadam szczerze. Każdy może mieć, słuchajcie, inne odczucia, każdy może mieć inne po prostu myślenie i postrzeganie, jeśli chodzi o to miasto. Z tego względu, że każdy z nas jest inny i jednemu się to będzie podobało, drugiemu nie. Wszystko, słuchajcie, zależy. Wszystko zależy. A wam jak się podoba Bukareszt? Jak tak chodzę i nagrywam po prostu w tym mieście, choćby nawet w tym dzisiejszym vlogu, to podoba wam się to miasto, czy nie podoba, czy robi wrażenie, czy chcielibyście tu przyjechać? Napiszcie coś w komentarzu, podzielcie się swoimi opiniami. Będę bardzo ciekawy, jak sobie będę mógł poczytać, co wy sądzicie właśnie o tym mieście. Mijamy w tej chwili Teatr Narodowy. Z tej strony ten budynek, który jest duży, tutaj ogromny. I mijamy go od tyłu, tak z boku w zasadzie. I muszę powiedzieć, że mieliśmy okazję być za nam w restauracji, która na... jak się nazywa ta restauracja? Atelier? Aria. Aria Tenebe. Aria Tenebe Atelier. Czemu mi się tak skojarzyło? Aria Tenebe, restauracja, tak. Tak, ona mówi, że tam jest wejście, tu wchodzą aktorzy z tej strony. I pokaż graffiti. Jakie graffiti? Tamto graffiti? A, tamto, na wprost, no widać, tak. Graffiti na tym budynku koło stacji Petrom. Tu macie okazję zobaczyć też ceny, można je przeliczyć prawie, że 1:1, także tyle kosztuje. Tyle kosztuje, no coś, tak, ona mówi, że było 5,99, ale to zależy też na której stacji, nie na wszystkich jest identycznie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że paliwo będzie taniało, bo i tak jest wciąż za drogie. Ale zacząłem mówić o tej restauracji, ona jest na samej górze tego teatru, także stamtąd powstał też film. I gdzieś tutaj wstawię wam link, żebyście mogli sobie zobaczyć, bo to był taki krótki odcinek, który gdzieś tam zrobiłem jeszcze przed naszym wyjazdem do Grecji, bo to było właściwie tak na 2 dni przed tym, jak pojechaliśmy do Grecji na wakacje. Także, o, i filmy z Grecji też wam polecam, żebyście sobie pooglądali, bo były fajne i myślę, że na pewno by wam się spodobało miejsce, w którym byliśmy, Kalitea, blisko granicy z Bułgarią właściwie, tak, także odsyłam was również do tych filmów. I tak, dochodzimy teraz do głównego właściwie wejścia do Teatru Narodowego. Co tutaj jest? Sala Mika, czyli mała sala, tak jest napisane. Schody, które będziemy mijać. I my musimy iść gdzieś w tamtą stronę, do uniwersytetu. Proszę, tutaj jest właśnie to wejście właściwie do teatru. I naprzeciwko niego jest Grand Hotel Bukareszt. Wcześniej tutaj był hotel Intercontinental, także zmieniło się. Kiedyś za nam się umówiłem gdzieś tutaj w pobliżu i mówię, że jestem pod Grand Hotelem. Ona mówi, że jakim Grand Hotelem? Tam nie ma żadnego Grand Hotela, jest Intercontinental. I ona nie wiedziała, że się to zmieniło. No, my tutaj często nie pokazywaliśmy się też w tej okolicy, tak? Także nie ma się co dziwić, że dziewczyna akurat wtedy nie wiedziała. Proszę, tutaj jeszcze to wejście do teatru. To już się nazywa ta Sala Ion Karamitru. Tak się nazywa. I taki pomnik, który jest przed tym teatrem. A my gdzie idziemy? Nie wiem, zaraz musimy się rozejrzeć, gdzie jest ta stacja metra. A, i tędy musimy przejść w dół. Tam mamy właśnie stację metra i odezwę się do was, jak dojedziemy i tam zrobię jakieś podsumowanie dzisiejszego filmu. Dojechaliśmy do Popeshti Lordeni. Jesteśmy teraz już w drodze od stacji metra do naszego mieszkania. No i co, chciałem gdzieś już podsumować ten odcinek, zakończyć ten film w tym miejscu. Teraz sobie spacerujemy przez taki parking. Tutaj jest sklep Mega Image i siedzi aż jakichś tam innych sklepów, które są tak właściwie w takim małym centrum tutaj koło nas. No i tyle. W zasadzie nie wiem, kiedy
będę chciał opublikować ten film, kiedy on się pojawi, muszę mieć też czas, żeby go wyedytować ładnie, no i nie wiem, czy to będzie po prostu jakiś specjalny vlog, tak? Ponieważ myślę, że mam jeszcze jeden film z Sibiu, który pojawi się w piątek, a ten film, nie wiem, muszę zdecydować, kiedy będzie po prostu na YouTubach, w odchłaniach YouTube'a, zobaczymy. Także tyle z mojej strony, żegnam się z wami, ja i Anna. Żegnasz się też, czy się nie żegnasz? Pożegnaj się trochę, powiedz tak. Coś, powiedz coś na zakończenie, pożegnaj się, powiedz do widzenia. Wszystkiego dobrego do nowego roku. I zdrowy. Zdrowy? Zdrowy i wesoły. Zdrowy i wesoły, dobrze. Jesteś piszkun, śmieszny. Dobrze. Także Anna powiedziała coś nieco na zakończenie. Tyle, słuchajcie, będę kończył, bo słychać znowu przejeżdżającą karetkę, która mi podnosi ciśnienie. Napiszcie jakiś komentarz, zostawcie łapki w górę, no i zachęcam was wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Także tyle z mojej strony i do zobaczenia w następnych filmach. I jeszcze tak na zakończenie chciałem pokazać troszkę tam naszą ulicę, a czemu nie, tutaj gdzie zawsze spaceruję, moje ulubione pole po lewej stronie, na którym lubię zaczynać swoje vlogi, bądź też je kończyć, czy też w ogóle tutaj spacerować. Ale tak jak mówiłem, trzeba tam uważać na miny przeciwpiechotne, bo może urwać nogę, jak wdepniecie w coś, bo psy po prostu zostawiają, znaczy psy zostawiają, właściciele psów zostawiają, nie sprzątają. Ale to jest taka kwestia mała, drobna. No i tyle, tyle, słuchajcie, tak to wygląda, także już definitywnie żegnam się z wami, no i do zobaczenia następnym razem.